zamierzchu. Szanowni Państwo, kilka słów o debatach. To nie jest pierwsza debata. Pierwszą debatę zrobiliśmy ponad miesiąc temu. Jest to debata, była to debata o sporcie. Wszyscy twierdzili, że ona jest niepotrzebna. Wszyscy twierdzili, że się nie uda. Natomiast nie tylko się udała i była bardzo dobrze przygotowana, ale mamy ogromne pokłosie tej debaty. Jakie? Bardzo konkretne. Po pierwsze, cztery mechanizmy, które zaproponowaliśmy i wypracowaliśmy razem z osobami zainteresowanymi, są wdrażane i w tej chwili będą proponowane urzędowi miasta. Jakie to rozwiązania? Po raz pierwszy uczciwy system podziału pieniędzy dla szkolenia młodzieży. Taki algorytm chcemy stworzyć. Pracujemy nad nim, jesteśmy przy finale. Zobaczymy, czy Urząd Miasta skorzysta, bo w myśl zasady, którą zaproponował Włodek Skalik, no niestety podział pieniędzy w mieście Częstochowa wygląda tak, że systemowe rozwiązanie wygląda idź do Jarka. My nie chcemy, żeby było idź do Jarka, tylko żeby było sprawiedliwie i jakościowo dobrze. Szanowni Państwo, drugą rzeczą są oczywiście bilety dla młodzieży, również bilety wspólne, rozwiązania systemowe, które zaproponowaliśmy i mamy nadzieję, już niedługo je wdrożymy. Bo my nie przychodzimy do Państwa, nie zapraszamy Państwa po to tylko, żebyście Państwo mądrych ludzi wysłuchali. Jest wręcz odwrotnie, to Państwo macie wiedzę i my chcemy się dowiedzieć od Państwa jako obywateli, co i w jaki sposób konkretnie robić, a my damy Państwu narzędzia. I żeby nie być gołosłownym, to tak jak zaproponowaliśmy przy sporcie konkretne rozwiązania na początku debaty i prosiliśmy, żebyśmy wypracowali jakieś rozwiązania na koniec i się udało, to chciałbym Państwu powiedzieć, że my przygotowaliśmy również dwa konkretne rozwiązania tutaj, teraz, już, przed tą debatą, ale czekamy na Państwa rozwiązania, żebyśmy razem je złączyli i pracowali. Jakie to rozwiązania? A jeszcze chciałbym Państwu podkreślić, dlaczego akurat debaty na temat spółdzielni. Nie tylko dlatego, że spółdzielców jest kilkadziesiąt tysięcy w Częstochowie. Co tydzień w moim biurze znajduje się przychodzi od 2 do 5 osób z problemami. Jakimi? Problemy spółdzielni, problemy wspólnot, problemy dotyczące rozliczeń, problemy dotyczące ciepła, problemy dotyczące członkostwa, przekształceń. Szanowni Państwo, tego jest dużo, jest to bardzo skomplikowana materia. No i okazuje się, że my je rozwiązujemy. Teraz mógłbym powiedzieć, no dobrze, ale czy jest jakikolwiek sukces z tego powodu? Czy biuro się przygotowało i nie przychodzi po wiedzę do Państwa? Przygotowało się, Szanowni Państwo. Mogę powiedzieć, że mamy sukces taki, ja bym powiedział, my mamy co tydzień po sukcesie bądź dwa, który pomaga mieszkańcom. Pierwszy sukces, taki z 2 dni wstecz, ulica Wiolinowa. Ulica Wiolinowa, gdzie zgłosili się do nas ludzie i powiedzieli, panie pośle, no niestety my płacimy za dużo za wodę, mamy za duże naliczenia na wodzie. Interwencja poselska, bardzo dobrze wykonana. I z 3000 metrów sześciennych okazuje się, że ZGM przyznaje się, że była omyłka pisarska, 1999 metrów. 1000 metrów, 33%, Szanowni Państwo, uratowaliśmy około 14 tysięcy złotych dla 37 mieszkańców. Jest jeszcze jeden kolejny, a zaczęliśmy od interpelacji, Szanowni Państwo, od interpelacji, w której, to była pierwsza moja interpelacja poselska, w której pozwoliłem sobie zapytać, jakim prawem wspólnoty mieszkaniowe w Częstochowie są obarczane kosztami za coś, co jeszcze dodatkowo wykonują, a wystawia się im tylko rachunki. Czyli wyobraźcie sobie Państwo, że musicie jako wspólnota dbać o własne podwórko i okolice, ale mało tego, i Wy to robicie, ktoś wystawia Państwu za to grube rachunki. I chcielibyśmy właśnie na ten temat porozmawiać, bo tego jest bardzo dużo. Mamy interwencje mieszkaniowe, etc., etc. I teraz te dwa pomysły, bo jeden już Państwu wyartykułowałem, on znajduje się w materiałach. Dwa pomysły. Jeśli wszyscy chcą grać transparentnie, to proponujemy pierwszy pomysł. Tworzymy nową stronę, gdzie będą wszystkie terminy zgromadzeń walnych spółdzielców, tak żeby nie było już problemów, czy jakiś termin został, czy nie został dotrzymany, bo taka interwencja też była, że zostało odwołane jedno ze zgromadzeń walnych spółdzielców. Szanowni Państwo, no my wiemy, z czym się to wiąże. Wiąże się to z pewnymi problemami. Więc propozycja nasza, wszystkie spółdzielnie zapraszamy do współpracy, żeby wszyscy mieszkańcy wiedzieli, w jakim terminie są ich zebrania. Czy to ma sens? Ogromny. Państwo, ja nie muszę Państwu mówić, dlaczego to jest tak ważne. Ale to jest drobna rzecz. Druga rzecz, jak Państwo wiecie, spółdzielnie są kontrolowane. Kontrolowane są przez ministra
I my taką kontrolę, o taką kontrolę poprosiliśmy w dwóch wypadkach. Ta kontrola już będzie się działa, ale chciałbym Państwu zaproponować, skoro wszystkie spółdzielnie chcą grać czysto, to proponujemy i zaproponujemy wszystkim spółdzielcom taki pomysł. Zróbmy związek spółdzielni z okręgu 28 i faktycznie stwórzmy taki mechanizm, który będzie kontrolował spółdzielnie, jak są zarządzane. A nie powielajmy jakieś związki, które nie wiedzieć dlaczego i w jaki sposób, niby kontrolują, ale tych kontroli do końca albo nie ma, albo są nieefektywne. My tutaj jesteśmy po to, żeby pomagać mieszkańcom. I ostatnia rzecz. Po to, żeby się od Państwa dowiedzieć i po to, żeby edukować, wymyśliliśmy sobie Akademię, pani Renata też była współtwórcą tego pomysłu, Akademię Świadomego Spółdzielcy. Co będziemy robić? Dowiecie się Państwo po przerwie, jak będzie wyglądać ta Akademia. Spółdzielnie mieszkaniowe są bastionem dawnego PZPR-u. Tam rządzą dawni epigoni, prawda? Wyrobili sobie synekury, dobre pensyjki, równorzędne komornikom. Wiemy, ile teraz komornicy zarabiają, prawda, w RP. Bardzo prosimy, bliżej mikrofon. No, zarabiają po 50 tysięcy złotych, tak mi kolega relator referował, to co usłyszałem, to teraz mówię. A jeżeli chodzi o aktywny udział mieszkańców, to jest znikomy, zerowy, obliczany nie w procentach, ale w promilach. Oczywiście te zebrania są zwoływane, połowę to jest pracowników, tam jest wszystko pod dyktando, no i efekty żadnego. Dziękuję bardzo. Na wstępie chciałem serdecznie pogratulować organizacji tego spotkania. Moje nazwisko Paweł Klimek, jestem członkiem zarządu Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nasza Praca. Mogę tylko dodać, to tak już zupełnie poza, nie byłem członkiem PZPR, ale to jest już inna opowieść. I proszę Państwa, teraz jeżeli chodzi o aktywność członków, w przypadku naszej spółdzielni, w przypadku wszystkich innych spółdzielni dobrze działających, odbywa się to w następujący sposób. Każdy członek spółdzielni jest indywidualnie zawiadamiany o terminie zebrania członkowskiego. Jest zawiadamiany. Na szczęście czasy, w których trzeba było kogoś ściągnąć do wyborów czy do jakichś działań społecznych, minęły. My zwracamy się do naszych mieszkańców o obecność, chcemy, żeby uczestniczyli w naszych spotkaniach i rzeczywiście, tu podzielam pana ból, to jest 5% naszych członków, 5% naszych członków, którzy biorą udział w zebraniach. Szkoda, bo mamy aktywne osoby, nawet tutaj na tej sali, na przykład pani Kościelniakowa, również przedstawicielka spółdzielni mieszkaniowej Nasza Praca, która bardzo skutecznie pilnuje interesów swoich mieszkańców. Także proszę Państwa, to jest mit, że członek nic nie może. Jeżeli członek jest aktywny i chce, to naprawdę potrafi spółdzielca działać na rzecz dobra swojego i swoich sąsiadów. Konkretne pytanie, bo ja lubię konkrety. Jak się tak pani kierownik nazywa? No to pani Suska w takim razie, tak żeby się to nagrało, chodzi na zakupy w czasie pracy. No pan Klimek powiedział tutaj prawdę, tylko że ja już przestałam walczyć, bo po prostu nie mam siły. Co idę do administracji i mówię, że trzeba to, że brudny piasek, że dzieci się bawią bardzo blisko, gdzie przejeżdżają samochody, że był wyrównany teren, który, proszę Państwa, stoją teraz samochody, zawsze tam stały, więc proszę sobie wyobrazić, że były takie dziury, jak spadł deszcz, przejść nie można było. No przyjechała firma 2 lata temu, wykonali to i do dnia dzisiejszego, ja nie wiem, to chyba prokurator powinien wejść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jeszcze jedna sprawa, co ja idę do spółdzielni, to pani kierownik spółdzielni naszej mówi, nikomu nie przeszkadza, pani Kościelniakowa, tylko pani. No, ja mówię, przepraszam bardzo, ja płacę czynsz i żądam. Jestem na zakupach na ryneczku, patrzę, pani kierownik też jest na zakupach.
przychodzę, czekam długo, żeby pani kierownik wróciła. Pani kierownik przychodzi z zakupami. No, ja to powiedziałam na zebraniu i spytałam się pana prezesa Szczuki, czy mogą osoby pracujące w administracji w czasie godzin pracy robić zakupy w Markpolu. Pan prezes mi odpowiedział, że mogą. No przepraszam bardzo. Tutaj pan uczestniczy w naszym życiu spółdzielczym bardzo aktywnie i jeżeli pan pamięta, w momencie, gdy ustawodawca wprowadził obowiązek zebrań ogólnych, bez dzielenia ich nawet na części, na początku, to był rok 2007, 2008 i 2009, organizowaliśmy nasze spotkania w klubie Politechnik, który przyjmuje 700-800 osób, tam się mieści. Organizowaliśmy te spotkania w klubie Politechnik. Po kilku latach stwierdziliśmy, że nie ma sensu płacić za pustą salę. Jeżeli mamy płacić za pustą salę, to zarzuci nam pan rozrzutność, niegospodarność. Mamy nasze pomieszczenia. Jeszcze w ubiegłym roku odbywały się zebrania w klubie przy Armii Krajowej 66. Odbywały się w klubie Broniewskiego. Jeżeli statystyka i fakty potwierdzane co roku mówią, że mamy na przeciętnym zebraniu wyborczym setkę wyborców, przygotowani jesteśmy na minimum 200-300 osób. Minimum 200-300 osób. Proszę. 200-300 osób. I tak sala nie jest wypełniona. Nie zdarzyło się, żeby ludzie nie weszli na salę z powodu braku miejsca. Nie zdarzyło się. I teraz jeszcze jedna rzecz. Pan mówi, że ciągle te same osoby prowadzą zebrania. Tak. Ale jeżeli pan pamięta początek każdego zebrania, zawsze jest propozycja, proszę zgłosić przedstawiciela swojego na przewodniczącego zebrania i nie, to przecież mógł się pan zgłosić. Mógł się... Ja nie głosuję, to głosują członkowie. Jeżeli zostałby pan zgłoszony, byłby pan przewodniczącym tego zebrania. Dlaczego powtarzają się te same osoby? Bo są to członkowie Rady Nadzorczej odpowiadający za poszczególne grupy członkowskie. Jeżeli nie ma chętnych, wtedy przewodniczący Rady Członkowskiej, przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera zebranie i proponuje przewodniczącego. Nie zdarzyło się, żeby ktoś chciał zaproponować kogoś innego. Drodzy i to państwo. Jest cała trudność. Jestem przekonana, że przyjada administracja, nasze pieniądze wpłacone jako czynsz, jako eksploatacja, jako fundusz remontowy. Dlatego, że w mojej spółdzielni ja w windzie dowiaduję się, że już kolejna pani prezes jest, wiceprezes. Administracja jest tak rozbudowana, że a przecież my za to płacimy. Jeśli chodzi o remonty, to ja mieszkam tam 36 lat w tym bloku. To raz było malowane, a płacimy duże pieniądze na to. No nie wiem, ile tam mówi ustawa. W każdym bądź razie jest administracja. Tak potwierdzam, co ta pani mówi. Nie znam z nazwisk tych państwa z Kościuszki 3 z administracji, ale rzeczywiście chodzą z zakupami. I jest tam i kierownik, i zastępca, i pani kierowniczka od sprzątaczek. No nie wiem, po co aż tyle ludzi w administracji. I uważam, że za nasze pieniądze tak nie powinno być. Dziękuję. Chciałam właśnie takie coś zlikwidować w swoim mieszkaniu. To jest na grzejnikach, bo ja płacę za metraż najpierw, a później mam jeszcze drugie rozliczenie centralnego ogrzewania i mają tak wszyscy lokatorzy tylko i wyłącznie spółdzielni Śródmieście. W innych spółdzielniach u znajomych patrzyłam i nie ma takich dwóch pozycji. I prosiłam o zdjęcie mi tego. No niestety nie doczekałam się. Jeden pan w biurze dotyczącym właśnie rozliczeń centralnego ogrzewania to mi powiedział, a co pani chciała za darmo? Poprosiłam, żeby przyszedł do domu sprawdzić, bo ja 17 lat mieszkam w tym mieszkaniu i nigdy nie miałam takiego problemu, żebym miała jakieś nie wiadomo jakie kwoty na tym.
a tu mi wyszło jakieś 200, no i wyszło na to, że ja jeszcze raz muszę zapłacić znowu jako dopłatę za centralne ogrzewanie, więc powiedziałam, że ja przykręcam, ponieważ żyję z emeryturki tylko, skromnej, i ja przykręcam po to, że i marznę w tym mieszkaniu, nie po to, żebym ja miała podwójnie płacić. No to mi przyszedł, powiedział, niech se pani łóżko na środek wystawi, bo to zastawia grzejnik. No jeżeli takie coś mam, obok którego nie może stać moje łóżko do spania, no to ja na środku spać nie mogę w tym pokoju, bo to jest komórka, nie mieszkanie, to gdzie to łóżko jeszcze mam wystawić? I to jest właśnie mój problem, a dotyczy malowania, jak pani właśnie mówiła, to malowanie polegało na 17 lat, kiedy ja mieszkam, chociaż lokatorzy mówią, że nie pamiętają malowania w większości, to pomalowane zostało tylko parter. Moje piętro założyłam rękawiczki i szorowałam po ścianach, po lamperiach brudne napisy, obrzydliwe, wulgarne i różne inne, które były przez te lata uzbierane. Ale spółdzielnia uważa, że dalej nie będzie malować. Nie ma pieniędzy, a my fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny nie będą mi się tłumaczyć, na co poszedł. Taką uzyskałam odpowiedź spółdzielni. Dziękuję. Proszę państwa, mieszkam tutaj z dziada pradziada w Częstochowie. Ta ocena działalności zarządu spółdzielni to jest fikcja. Po co są te rady nadzorcze? Po co to jest? Tyle ludzi siedzi, pieniądze bierze. Za co? Po co? Jest od tego kierownik, jest od tego prezes i koniec. A nie tak, każdy robi co chce. Po co, komu jakie rady nadzorcze? Komu to potrzebne jest? Do czego, komu to służy? Złodziejstwu? No jak? Dziękuję. Gdyż będąc na zebraniu podsumowanie roku i wydatków tak zwanych przez zarząd wspólnoty ZGMTBS-y, zarząd ZGMTBS-y wziął kredyt 397 tysięcy na izolację 3 ścian w steropianem budynku. Co się okazało? Więc poprosiłam kredyt. Ja mówię, no dobrze, ale w jakim banku kredyt? Cisza. Jaka kwota? Cisza. Jaka stopa procentowa? Cisza. Ja mówię, no kto z zarządu wspólnoty podpisywał umowę? Cisza. Więc poszłam do dyrekcji, poprosiłam o umowę i byłam w szoku. Kredyt inwestycyjny był wzięty, 397 tysięcy z groszami, na 30 lat. 30 lat. Stopa procentowa 6,67 w stosunku rocznym. Razy 30 lat. Odsetki byśmy płacili 975 tysięcy. 150 tysięcy było oszczędności. I co się okazało? Pomazali klatkę schodową, 60 lat była niemalowana. Więc pytam, dlaczego tak kredyt był tak po prostu, ja mówię, to jest czynnik kryminogenny. Jako ekonomista tak mi się wydaje, prawda? Są kredyty bardzo tanie i szybko można spłacić. Tym bardziej, że fundusz remontowy był bardzo wysoki. 2,30 za metr kwadratowy. To była naprawdę jedna z najwyższych funduszy. No ale była cisza, więc wzięłam dokumenty, zaczęłam pisać, bo poprosiłam dokumenty o wgląd. Zarząd oczywiście wspólnoty mi, no zarząd, no tam dwie osoby. Poszłam do dyrekcji, nie dali mi, więc zaczęłam pisać pisma. Nie dostałam tych pism, że mogę dokumenty wejrzeć w dokumenty nasze, wspólne, wspólnoty, prawda? Gdzie są pieniądze, jakie są faktury, jakie są wydatki. No czyste zestawienie było takie, które nic nie mówiło, bo to była fikcja literacka, prawda? Więc mówię, no artykuł 270 mówi ukrywanie dokumentów, prawda? Kodeks karny. Wystąpiłam z tym, mówię, no niestety moje pieniądze, nie pozwolę sobie, żeby ktoś tymi pieniędzmi zarządzał tak, jak sobie życzy, a nie tak, jak są potrzeby faktyczne danej wspólnoty. To jest normalne, logiczne. No i co się okazało, od lipca 2015 roku prokuratura się takimi, jest ustawa, prokuratura takimi się rzeczami nie para, więc dalej do PG, PG przesłuchało. No protokoły były bardzo dziwne, no już nieistotne, więc zażalenie napisałam z fachowcem. No i pani, była rozprawa, tak, prokurator przyjęła tę, była rozprawa, ja jestem na rozprawie i co się okazuje?
No więc wiadomo, jakie jest u nas Ministerstwo Sprawiedliwości, to wszyscy wiedzą w całej Polsce, Częstochowa nie jest odosobniona. Pani sędzina mówi, wie pani co, ja nawet to nie zajrzałam, bo mnie to nie dotyczy. To pani powinna się zgłosić do sądu rejonowego. Ja tak słucham, słucham. No i tam pani powinna się, ja mówię, słucha, czy ja dobrze słyszę, co pani mówi? Ukrywanie dokumentów moich, a nie TBS-ów ZGM-u, tylko to są moje, nasze, wspólne. Oni wykonują nam usługę, za które płacimy bardzo duże pieniądze, które powinniśmy płacić 1/4. Za nic płacimy 2,208. Za nic. Pierwsze lepsze biuro rachunkowe to zrobi za 500 zł. No proszę państwa, gdzie my jesteśmy? I co się jeszcze okazuje? No i dostałam repetytorium, gdy jak zarząd wspólnoty podpisywał umowę o zarządzanie z 8 marca 2001 roku. I proszę państwa, jest uchwała odnośnie nabycia przyległych nieruchomości gruntowych nie została podjęta. Wszyscy głosowali przeciw tej uchwale w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Mój budynek nie ma terenów przyległych, 100 m² chodnika. I w tym samym dniu zarząd wspólnoty podpisuje umowę z firmą sprzątającą 8 marca 2001 roku, że my będziemy płacić za 2,276 m² tereny gminne. Zielone, nie mamy trawy, nie mamy drzew, nie mamy krzewów, nie mamy nic. Co jest dziwne, płacimy to do dzisiaj. I jeszcze notatkę zarząd wspólnoty podpisał w tym roku, to było 28 września, że po prostu wyraża zgodę na podwyżkę. Z uwagi na to, że podwyżka najniższa krajowa była 100 zł, a firma sprzątająca podniosła sobie, no bagatela niedużo, co to jest 151 zł miesięcznie, prawda, za nic. Jeszcze co ciekawego. Mamy po prostu tak zwane parkingi. My sprzątamy parkingi, a nasi lokatorzy i właściciele za parkingi płacą do gminy. No proszę państwa, kuriozum takiego jeszcze chyba w świecie nie było. Jak w naszej wspólnocie i w naszym zarządcy. To jest administrator, oni się nazywają, że oni są zarządca, to jest administrator. Po prostu 16 lat, od 2001 roku była prowadzona wolna amerykanka. Nikt tego nie kontrolował. Co jeszcze ciekawe, wykupując, no ale no to jest zarząd tak jak jest, wykupując mieszkanie z gminy poprosiłam o wycenę. Więc na wycenie, bo tam są 4 mieszkania na strychu zagospodarowane, prawda, na wycenie, między wyceną, a tym, co poprosiłam już po tym wszystkim dokumenty, metry kwadratowe naszych właścicieli, lokatorów, zginęło mi po drodze 200 metrów. Pytanie moje brzmi, czy przez 16 lat mieszkania skurczyły się o 200 metrów? Prawda? Ciekawe zjawisko. Prawda, że zarobki prezesów i zastępców prezesów, głównego księgowego, pionu technicznego są całkowicie utajnione. Nie mamy do nich dostępu. Są podobnoż bardzo wysokie. Nie wiem jakie. Jeżeli pan ma wiedzę, to bym łaskaw, żeby pan raczył te dane nam ujawnić. Pan wie, pan zna kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego. Każda podwyżka, czy we wspólnocie, czy w spółdzielni, musi być uzasadniona ekonomicznie. Moje pytanie brzmi, na jakiej podstawie są robione koszty remontówki, zarządzania, czy wiele innych dziwnych punktów składowych do czynszu spółdzielni, czy do czynszu kwaternikowego, lokatorskiego. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie są robione kosztorysy u was, podwyżki co miesiąc, 3 razy w miesiąc. Proszę państwa, no tu znowuż mamy bardzo dobre pytania i kilka mitów. Pytania właśnie o zasadność podwyżek, o zasadność kosztów. Jesteśmy przy spółdzielni, w której ja pracuję. Pan potwierdzi. Podwyżka w tym roku to było 5 groszy na metrze kwadratowym od 1 kwietnia. Jeżeli po... Musiałbym spojrzeć. I proszę państwa, te analizy są... Te analizy
są prowadzone bardzo szczegółowo. Jeżeli porównamy, bo ja mogę mówić o roku bieżącym, o rok wcześniej, to znowuż było 8 albo 5 groszy z metra, czyli z 50-metrowego mieszkania podwyżka jednorazowa, nie 3 razy w roku, jak pani twierdzi, to jest 2,50. To jest 2,50 z przeciętnego 50-metrowego mieszkania. I to jest prawda. Z tym, że kumulują się inne świadczenia. Podwyżka cen wody, mamy zero wpływu na nią. Mamy zero wpływu na koszt śmieci. Proszę? W przypadku, na wodzie nie zarabiamy. Na centralnym ogrzewaniu też może pan to potwierdzić. W tym roku dostał pan zwrotu za każdy metr mieszkania 9,50 zł. To dowodzi tego, że te analizy są bardzo szczegółowe. Kończy się sezon, nie zużyjemy dużej ilości ciepła, pieniądze natychmiast wracają do mieszkańców. To są pieniądze nam powierzone, my nimi w ogóle nie gospodarujemy. One wracają do państwa po zakończeniu bilansu. Problemy będą takie same wszędzie, bo wiemy dobrze, że spółdzielnie mieszkaniowe to jest patologia nie od wczoraj, nie od dzisiaj i głównym powiedzmy powodem to jest brak zaangażowania z jednej strony mieszkańców, spółdzielców, ale z drugiej strony to jest dobrze ułożona machina, która za nasze pieniądze sobie wynajmuje prawników. Tak jak każdy wie, są organizowane dość sprawnie wszelkie zebrania, nikt z zewnątrz dobrze nieprzygotowany nie ma szans, żeby cokolwiek przeforsować. Poza tym, no jeszcze tutaj wracając do tych zarobków, to ja bym jeszcze uszczegółowił, bo kiedyś wojowałem z panem Jaroszem w latach 90. To mnie nawet mówił, a ja to pana znam. I miałem takie pytanie, to ile, niech pan powie, niech się pan nie wstydzi, to nie wie pan ile ma tym pasku jest. Nie, nie dużo, ale są na koniec roku wypłacane tak zwane premie z zysków. I bym się pytał o zarobki w ciągu roku. Moment, no to, ale moment, pani może nie wie wszystkiego na ten temat, są. To ja się pytam, proszę pana, spółdzielnia mieszkaniowa, to nie jest spółdzielnia produkcyjna, to niech mi pan powie, z czego są te zyski. Bo ja nie wiem. Jeżeli są zyski, to powinny być jakby zwrócone tym, którzy jakby wpłacają te pieniądze. Jeżeli by tak było, no to chwała panu Jaroszowi za to, że się dobrze gospodaruje. Proszę państwa, ten problem spółdzielni to nie jest, że tak powiem, sprawa do rozwiązania przez tu parę osób, które tutaj się spotkały. Z zarządem ogólnopolskim wojuje już nie pierwszy rząd i niewiele może zrobić. To są struktury mocno wrośnięte, to tak jak nowotwór w zdrowym ciele. Żeruje, nie wiem, klepie po plecach i każe sobie jeszcze powiedzieć, wy się nie martwcie, my bardzo dobrze zarządzamy waszymi pieniędzmi. Mój syn kupił mieszkanie, powiedzmy, 3 lata temu za 70 metrów płacił 300 zł. 300 zł czynszu. Ja mam podobne, płacę 600. I się pytam, czemu? On ma apartament, ja mam mieszkanie w wieżowcu na 7 piętrze. Tak, ja się zgadzam. Ale jeszcze raz państwu powiem, to jest mocno skomplikowana sprawa i ja bym, cóż ubolewać, na czym mogę ubolewać? Paru osobom, tym takim malkontentom, tym narzekaczom rozdałem zaproszenia, którzy po zebraniach spółdzielni no, niecenzuralnie się wyrażali, biadolili, krzyczeli, prawie że no, pienili się i że byli w zasadzie to, cóż oni mogą zrobić. Jak powiedziałem jednemu, drugiemu, to przyjdź dzisiaj, ale on dzisiaj to nie ma czasu. Jak mówi, będziesz, posłuchasz, to mi powiedz, ja posłucham. Tyle. Proszę państwa, no mam nadzieję, że ta dyskusja jednak nie zakończy się tylko na tym, że sobie tak porozmawiamy, tylko że tutaj no, przedstawiciel parlamentu nam
coś podpowie, będą jakieś wnioski z tego większe, żeby właśnie jednak doszło do zmian, o czym pan mówi, czego się pan obawia, że zmian nie będzie. Ja nie ze wszystkim się zgadzam z panem Klimkiem, jeśli pan pozwoli, że jednak mam inne zdanie w sprawie transparentności spółdzielni mieszkaniowych i między innymi dlatego stworzyliśmy ten cykl, który zresztą prowadzi redaktor Paruzel. Właśnie dlatego, żeby pokazać spółdzielcom, jakie są ich prawa. Faktem natomiast jest, że spółdzielcy nie są zaangażowani i to dotyczy nie tylko spółdzielni mieszkaniowych, ale także wspólnot mieszkaniowych oraz wszelkich innych podmiotów. Wyjaśnię jeszcze jedną rzecz, o której tutaj rozmawiamy, a nie wszyscy chyba rozumieją. Są spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, drugi jakby podmiot i trzeci podmiot ZGM. Odnoszę wrażenie tutaj podczas naszej rozmowy, że nie wszyscy wiedzą, czym jest ZGM. ZGM, pełna nazwa, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, również zajmuje się obsługą, administracją budynków, których właścicielem jest Urząd Miasta Częstochowy. Żeby to też była jasność sytuacji, bo tutaj rozmawiamy, a nie bardzo wiemy chyba nie wszyscy o czym. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję, że przyszliście tak licznie mimo wszystko. Mam, no, na pierwszy raz powiem Panu, nie jest najgorzej, naprawdę. No niestety, no jest nam przykro z tego powodu, że nie wiedzą, dlatego że mieszkańcy się nie interesują, tak samo jak nie interesują się spółdzielcy. Taka jest prawda, nie interesują się. Po pierwsze, jesteśmy jedynym działającym, mówię to z pełną świadomością, porządnie biurem parlamentarnym. Po drugie, mamy blokadę informacyjną, ponieważ wysłaliśmy ponad 130 zaproszeń tylko do mediów i widzimy Telewizję Orion, super, że jest, czasami jest NTL, widzimy Trybunę. Niestety niektóre gazety nie chcą uczestniczyć w dyskusji publicznej. Czemu? Szanowni Państwo, nie chcą się być może narazić. Ja nie wiem, dlaczego pełna informacja idzie 130 maili i jest z dokładnym programem, przedstawieniem problemu, z notką czasami prasową i nie ma reakcji. Ja bym zadał takie pytanie, czy my nie powinniśmy się przebić przez jakieś media, dlatego że prawdziwe działania w mieście Częstochowa są blokowane przez jakąś zmowę, powiem szczerze, różnych partii politycznych. Mówię to z pełną świadomością. Z pełną świadomością. I to jest odpowiedź na pana pytanie. Nie mamy zasobu, żeby przejechać 25 tysięcy ludzi. To jest niemożliwe. Niemożliwe. Na ten moment uważam, że robimy i tak dużą robotę, bo proszę mi wierzyć, no, w wielu wypadkach debaty organizowane gdziekolwiek indziej nie zawsze wychodzą w takiej frekwencji. Szczerze, jest bardzo dobra frekwencja. Państwo są tego dowodem. Przebijmy się przez media. Właśnie kieruję do pana pytanie. Pan jako zarząd wspólnoty podpisał umowę z dostawcą Fortunem, tak? Fortum? I faktury ZGM wystawia na wspólnotę, tak? I moje pytanie brzmi, też zapytałam na zebraniu ZGM, dlaczego wystawiacie fakturę, jesteście pośrednikiem, bo inne wspólnoty podpisują umowę z dostawcą bezpośrednio. A pan sam wie doskonale, że pośrednik po drodze zarabia. No to więc, no z jakiej racji, przepraszam, za usługi świadczone dla wspólnoty bierze ZGM duże pieniądze, prawda? To tak, na wodzie zarabia, na prądzie zarabia, na centralnym zarabia, i je pan mówi przy wykupie. Przy wykupie moja koleżanka kupiła mieszkanie, 3 metry jej urosło do góry, a pan mówi, że mniej. Ja znam przypadki, że właśnie jakoś tak te mieszkania rosną bardzo przy wykupie, a nie mniej. No zależy jak to, jakie ma chyba układy, no nie wiem, bo to można różnie, wie pan, interpretować. Więc dla mnie to nie ma żadnego uzasadnienia ani prawnego, ani ekonomicznego, ani logicznego. A matematyka na logice się upiera, prawda? Więc chodzi o to, że w czerwcu podjęliśmy uchwałę 52 i z grosiczkiem, że wychodzimy z ZGM-u. I tutaj się zaczęło dopiero. ZGM nie zaskarżył tej uchwały, więc ona jest prawomocna. Ale robią nam takie wstręty, że
ZGM ma 35, nie ZGM, tylko prezydent ma 35,5 w tej chwili udziałów, to sobie wzięli około 8 czy 7 w tej chwili osób, właścicieli, którzy mają 80 i 85 lat, wystraszyli ich, że jeśli oni w tej chwili pójdą do innego zarządcy, to im zostaną odebrane mieszkania. I w związku z tym nawet próbujemy i czynimy starania, żeby tą sprawę skierować do sądu. Bo niestety za rok 2014 i 2015 ZGM nam się nie rozliczył w kwocie 20 tysięcy. A z drugiej strony administrator, który jest na ulicy Łukasińskiego, robi tak, nie zaprasza nas, chociaż prosimy, na sporządzanie w tej chwili rocznych planów, natomiast tak prowadzi zebrania chaotyczne, że jest jedna tylko pyskuwa w tej chwili na zebraniach, nie na temat porządku zebrania, tylko całkiem inne. I wtedy, kiedy się już ludzie zmęczą, a ich jest niedużo, bo w moim bloku akurat około 40 osób to są osoby, które właśnie mają po 70 i po 80. Administrator, przewodniczący, pan kierownik mówi tak, to teraz przechodzimy do następnego punktu. Proszę, jak głosujemy? Tak wyglądają w tej chwili zebrania, a ludzie nie wiedzą nawet, co to znaczy dać im wotum zaufania. Bo tak prowadzi ZGM, bardzo chaotycznie i to jest jedno bagno. I powinni się nazywać, nie chcę tu powiedzieć złodzieje, ale oszuści i bezprawie. Tyle mam na dzisiaj. Proszę pana, pan powiedział inwentaryzacja budynku. U mnie była zrobiona inwentaryzacja budynku. Proszę pana, nic się nie zgadzało. Wspólnota nie przyjęła tej inwentaryzacji. Ale za to administrator wtedy, ZGM, TBS, przyjął dla swoich lokatorów, bo wspólnota, panie pośle, to nie tylko są wykupione mieszkania, to jest jeszcze są lokatorskie mieszkania, który jest właściciel gmina Częstochowa. I dla tych ludzi ZGM podniósł, według tej inwentaryzacji nieprzyjętej przez wspólnotę, podniósł metry na przykład. Ktoś przez 50 lat płacił na przykład za mieszkanie, które miał 56 metrów, nagle mu się zrobiło 4-5 metrów więcej. Taka jest sprawa. Druga sprawa, proszę pana, ZGM cały czas twierdzi, że to jest zarząd powierzony, oszukuje wspólnoty. To jest zwykła umowa cywilnoprawna zawarta przez notariuszy. Tak, proszę pana. I zrobiono wspólnotą straszną krzywdę, dlatego że pozbawiono ich po prostu podstaw takich. My jako wspólnota jeszcze pod ZGM walczyliśmy. Był jeszcze wtedy normalny dyrektor Ludwik Madej, który, proszę pana, myśmy mieli indywidualną umowę podpisaną na wywóz śmieci, indywidualną umowę na sprzątanie, indywidualną umowę z kominiarzem. Można było? Można. Tylko trzeba by było dobrego dyrektora i tam w tym ZGM-ie. Po druga sprawa, odeśliśmy od ZGM-u w 2012 roku. To jest czwarty rok, jak jesteśmy pod prywatnym administratorem. Płaciliśmy ZGM-owi 41 tysięcy rocznie za administrowanie. W tej chwili płacimy 26. 15 tysięcy zostaje nam w kieszeni. Wszystko jest transparentne, wszystko jest jasne. Administrator nie robi przekrętów z wodą, mimo że ZGM nam robił bardzo brzydkie rzeczy, bo na przykład w 2012 roku, kiedy podnieśliśmy ryczałt dla tych, co nie mają na przykład wodomierzy, podnieśliśmy, proszę pana, z 5,5 metra sześciennej wody na 6,5 metra przez 3 lata. Ja wiem, ale ja do tego dojdę. Proszę mi pozwolić skończyć. Proszę sobie wyobrazić, że przez 3 lata ZGM tym ludziom, lokatorom tej wody nie podniósł. Jak członek wspólnoty, który nie miał wodomierza, na przykład miał zwroty za wodę, to lokator ZGM-owy, gminny, miał na przykład 300 zł od osoby na podwyżkę, musiał dopłacić do wody. Taka jest prawda. ZGM po prostu sobie nic z ludzi nie robi.
Następna sprawa, panie pośle. Ustawodawca bardzo jasno określił takie rzeczy jak części wspólne na budynku, na które są zbierane pieniądze przez, na fundusz remontowy i eksploatację budynku. Ale na przykład chodzi, jeżeli częścią wspólną są rury wodno-kanalizacyjne i to wiadomo w pionie trzeba wymienić, to na przykład są jeszcze takie łączniki, które idą od wanny, od klozetu, od zlewozmywaku, które są podłączane. I proszę sobie wyobrazić, jeżeli ja, właściciel, mnie taki odpływ pęknie, to ja go wymieniam na własny koszt. A co robi ZGM TBS? Obarcza kosztami lokatora. A jaki lokator ma prawo do tego lokalu? On jest tylko lokatorem, płaci czynsz. Takie przykłady mieliśmy 2 lata temu, co pęknął odpływ od wanny, zalał sąsiadów spod spodu. Proszę sobie wyobrazić, pan dostał pismo, że ma na swój koszt to wymienić. Za co ci ludzie płacą? Ja w tej chwili to nie przyszłam mówić o wspólnocie, bo jesteśmy zadowoleni, odeszliśmy, mamy administratora. Zamieniliśmy moloch, 180 osób, które pracuje w TBS-ie, zamieniliśmy na firmę Megabud, gdzie pracuje 5 osób. Dyrektor, zarządca i 2 księgowe i pracownik taki jeszcze, taki, no tak. I proszę sobie wyobrazić, że my jesteśmy bardzo zadowoleni, ale przyszłam tutaj, żeby powiedzieć właśnie, jak się traktuje lokatorów gminnych. To jest niedopuszczalne, że ludzi, często bardzo starych, schorowanych, obarcza się takimi kosztami. To są mieszkania gminne, ludzie płacą czynsz, i gmina Częstochowa powinna inwestować w te mieszkanie, bo jeżeli u mnie coś nawali, to ja inwestuję we własne mieszkanie, bo to jest mój lokal i ja jestem za to odpowiedzialna. Następna sprawa, proszę pana, panie pośle. Jak długo trwa wykup mieszkania przez lokatora od gminy Częstochowa? Rok czasu. Ale dlaczego? Dlaczego? To powinno trwać po prostu ze 4 miesiące góra. Od wyceny mieszkania, zanim się tego lokatora wezwie tam do Urzędu Miasta, żeby mu tą wycenę pokazać, to nieraz mija 3 miesiące. Następnie, jak już się lokator weźmie, podpisze dokumenty, jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta. 3 tygodnie. Po tych 3 tygodniach powinno nastąpić na przykład to, że dostaje lokator wezwanie i wpłaca pieniądze za mieszkanie i umówić notariusza. Niestety to jest jak najdłużej przeciągane. Po prostu to trwa od 7 do 12 miesięcy. Kolejna sprawa. Zawsze notariusza jest umawiany na początku miesiąca. To jest 5., 6., 7. Idzie sobie właściciel, który już wcześniej, na przykład miesiąc wcześniej zapłacił za to mieszkanie, za miesiąc ma dopiero umówionego notariusza. Proszę sobie wyobrazić. Idzie do notariusza, podpisuje akt notarialny, ale to jest początek miesiąca, więc co ten lokator musi jeszcze? Jeszcze za ten sam miesiąc musi zapłacić ZGM-owi czynsz. To jest okradanie ludzi w biały dzień. To jest celowe działanie. Nikt się z tymi ludźmi nie liczy. Nie dość, że nic im w domu nie robią, to ich po prostu jeszcze robią w bambuko. No tak można najdelikatniej to powiedzieć. A jeżeli chodzi do, jeżeli tu są członkowie wspólnot mieszkaniowych, macie prawo, jeżeli jesteście pod TBS-em, zmienić umowę aneksem, pozmieniać im wszystkie punkty. Wszystko. A przede wszystkim to was zachęcam. Podejmijcie uchwałę, odejdźcie od tego molocha. Idźcie do prywatnego administratora. Zobaczycie, jak jest fajnie. Naprawdę jest fajnie. Bo oni nam łaski nie robią, bo każdy prywatny administrator pracuje na własną emeryturę. Jeżeli coś napieprzy i zrobi źle, to mu wspólnoty odejdą. Będzie miał emeryturę. O, tyle. Pomysł nazywa się Akademią Świadomego Spółdzielcy. Inspirowaliśmy się panią Renatą i panem redaktorem, niewątpliwie. Robią dobrą robotę, ale my chcielibyśmy wyjść do ludzi bezpośrednio. Na czym to będzie polegało? Otóż chcemy działać dwutorowo. I stąd tutaj nasi asystenci mają listy zapisu do Akademii. Co to będzie oznaczało?
Będziemy się spotykali, będziemy szkolić, jak wychodzić z ZGM-u, będziemy podpowiadać i tworzyć pisma dla państwa, będziemy robić wszystko, żeby prawnicy ZGM-u bądź innych spółdzielni państwa nie przestraszyli. Będziemy, spróbujemy państwa tak przeszkolić na tych spotkaniach, również zamierzamy jeździć po radach dzielnic, żeby pokazać, że można i należy wychodzić ze spółdzielni. Należy, można, jest taniej, lepiej, efektywniej. I teraz, szanowni państwo, ale to nie jest koniec tej akademii, bo ta akademia ma pewien głębszy sens. Przynajmniej ja ją tak widzę. My grupujemy ludzi, którzy są w stanie państwa szkolić przy współpracy i tak krok po kroku w tych podstawach, załatwiając państwa interesy jednostkowe w biurze, przeszkolimy jak trochę im napsuć krwi. Czyli fizycznie jak poprawić los obywatela, a niekoniecznie molochów. Nie interesuje nas spółdzielnia w tym względzie, nas interesuje obywatel. Ale na tej akademii, na tym działaniu chcemy zrobić jeszcze coś bardzo konkretnego. Chcemy wyodrębnić grupę ludzi, która będzie szkolić dalej fachowo, tak żebyśmy nie tylko przeszkolili i umożliwili wyjście jak największej ilości ludzi, oczywiście, ale powiem wprost, żebyśmy zaniepokoili prezesów i zarządów spółdzielni. Żebyśmy stworzyli grupę ludzi, która nas poinformuje o przestępstwach. Żebyśmy stworzyli grupę ludzi, która nas będzie informowała, że my składamy interpelacje w tej sprawie, bo jeśli chodzi o interpelacje o wspólnotach, poszła do Ministerstwa Finansów i ministerstwo rozłożyło ręce. Czyli chcemy z państwem współpracować, pomagając państwu, ale i ucząc się od państwa, bo nie jesteśmy wszechwiedzący, tak? I z państwa doświadczenia należy skorzystać. Biegnie ta lista tutaj. Proszę się zapisywać. My mamy nadzieję, że w Częstochowie przeszkolimy do 500 osób. To jest nasze założenie. Byłby sukces, a byłby duży sukces, gdybyśmy z tych 500 osób uzyskali 5000, które odejdą ze spółdzielni, które stworzą własne wspólnoty. Nie ma nic lepszego niż wspólnota bądź własność. Nie ma, proszę już nie wierzyć w spółdzielnie. Aczkolwiek byśmy też przesadzili, bo my czasami mówimy, że spółdzielnie są utworem komunistycznym. Oczywiście tak nie jest. Tak nie jest, to jest twór XIX-wieczny. On jest przejęty przez komunistów, niewątpliwie. Ja też mam takie zdanie. I tyle, no, jeśli chodzi o Akademię Świadomego, oczywiście oddaję głos, Świadomego Spółdzielcy. Zapisujcie się państwo i pomóżcie nam zrobić coś ważnego, bo tu się pojawiły nazwiska znane. Byłbym nieuprzejmy jako parlamentarzysta, gdybym mówił o nazwiskach osób, które są w różnych zarządach spółdzielni. Ale proszę mi wierzyć, że nie ma niekiedy tu przypadków. Więc jeśli państwo wiecie, to proszę zwrócić uwagę. Spróbujemy właśnie ten klub Kukiz, tu pan Sperka mówił. Ten klub Kukiz, który nie ma powiązań i nigdy nie będzie miał powiązań, z jednym wyjątkiem obywateli, spróbujemy porozbijać te sitwy, ale bez państwa się nie uda. Nie ma mowy, że my jesteśmy tak fantastyczni. Bez państwa się nie uda. Więc zapraszam do tej akademii, do tego, żeby przychodzić do biura i informować, bo 90% naszych interwencji w sprawach spółdzielni zakończyły się sukcesem i wspólnot. A to jest jakieś 25 interwencji odbytych i udanych. Jura, Wiolinowa, ja mógłbym wymieniać, szanowni państwo, naprawdę. Może warto by było się zainteresować, ile ludzie stoją. Pan Konieczny, dyrektor TBS-u, niedawno udzielił telewizji Orion taki wywiad, że 1500 osób czeka na mieszkanie komunalne. U mnie w bloku stoi półtora roku mieszkanie, 82 metry, trzy pokoje z kuchnią i nikt w nim nie mieszka. To jest gminne, ale za to gmina Częstochowa co miesiąc przesyła nam prawie 300 zł Fundusz Remontowy i Eksploatacji Budynku, bo jest zobowiązany ja po prostu płacić. I proszę mi powiedzieć, ZGM, TBS, gmina mówi, albo my mamy zadłużenie. Oni mają zadłużenie dlatego, że oni nie potrafią nawet tych pustych mieszkań zasiedlić. Taka jest prawda. Drodzy